będzie dobre. No, dzisiaj kolejna godzina jazdy. Przećwiczyliśmy, przynajmniej ja przećwiczyłem hamowanie awaryjne. Nie jest wcale takie proste. Naprawdę przy 20-30 km hamując nagle awaryjnie mam już wiatr w portkach. A tak jak 80 to już naprawdę trzeba jakiegoś mistrza kierownicy motocykla. Ale ćwiczymy powoli, ćwiczę powoli. Mam jeszcze jakiś problem, że czasami mi się włącza jakaś przegazówka. Niechcący, hamując tutaj ręcznym, dociskam gazu i ten motor wyje jak szalony. Natomiast drugi element, ominięcie, znaczy zahamowanie przy przeszkodzie, no powoli wychodzi. Problem jeden, jak jeździsz na czterech kółkach, robisz to jakoś automatycznie, sprzęgło, hamulec, natomiast tutaj dwa kółka, jednoślad, zupełnie inne wrażenia, niby to samo, ale nie to samo, także dla własnego bezpieczeństwa warto to mieć dobrze opanowane już jeszcze na placu, podczas nauki jazdy. Nie, lepiej nie uczyć się tego w terenie, już mając prawo jazdy kategorii A czy A2 w mieście. Idea tutaj jest taka, że jakby się coś nagle stało, to po prostu mamy się zatrzymać jak najszybciej. Tak, oczywiście. Tak jak wcześniej powiedziałem, są to sytuacje wynikające z warunków ruchu drogowego, czyli nagle pieszy nam wtargnie przed motocykl, bądź auta jadące przed nami gwałtownie zahamują. W tym momencie musimy nagle zatrzymać motocykl. Jest to sytuacja, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć i najważniejsze, aby mieć panowanie nad motocyklem. Nie ma już znaczenia tak naprawdę, czy zatrzymamy się, powinniśmy się, jeżeli nam się uda, na lewą nogę, ale jeżeli motor nie straci tak zwanej sterowności, czyli będzie jechał i zostanie gwałtownie zatrzymany i my będziemy nad tym motocyklem panować, to znaczy, że to hamowanie zostało w sposób prawidłowy wykonane. Dobra, dzięki. Naprawdę to jest, no nie jest to proste, jakby się to wydawało w samochodzie osobowym. Tu niestety są tylko dwa koła, tam są cztery, ale ćwiczymy dalej. Najważniejsze podczas tego zadania jest, aby równo rozmiłożyć siłę hamowania, czyli aby bardzo płynnie hamować hamulcem i operować zarówno ręcznym, jak i nożnym. Połączenie tych obu hamulców spowoduje, że hamowanie awaryjne będzie gwałtowne, a zarazem skuteczne.